Nazywam się Zuza Szymułowska i w tym roku skończyłam studia na Wydziale Wzornictwa. Pracuję na styku projektowania, edukacji ekologicznej i sztuki. Jestem obecną rezydentką programu Wspólne Pole i tutaj zajmuję się skarpą warszawską, tym terenem przylegającym do zamku i tym, jak możemy zaprosić organizmy tam mieszkające i nie tylko na skarpie do współprojektowania i projektowania wraz z. Staram się myśleć o tej przestrzeni jako o miejscu, z którego możemy czerpać inspiracje projektowe do rozwiązań w przestrzeniach, które są biotycznie sterylizowane i traktowane w sposób nieodpowiedni. W ramach projektu prowadzę otwarte spacery i zapraszam do eksplorowania przestrzeni skarb z naciskiem na dostrzeżenie siedlisk i organizmów, które są tam obecne, wraz z współuczestnikami spacerów, które nazywam ekologicznym dryfowaniem. Sporządzamy mapy, które będą składały się na rodzaj archiwum biotycznych obecności tego miejsca. Mam takie wyobrażenie, że poprzez rozpoczęcie pracy związanej z ekologicznym dryfowaniem i byciem w przestrzeniach trzeciego krajobrazu włączy się w tę praktykę w innych przestrzeniach Warszawy więcej osób i że zaczniemy dostrzegać miejską dzikość jako dzikość równowartościową przestrzenią pierwszej przyrody.